Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechałem na działkę. Witam Państwa z terenów ogródków działkowych i chciałbym zaprezentować piękny samochód, myślę, że nadający się też do wyjazdów na działkę, a mianowicie Fiacika 500L w odmianie Trekking. Proszę zobaczyć. Samochód w pięknym kolorze Amore Red, tak Fiat go nazwał. Samochód z 2017 roku, nasz egzemplarz jest z 2017 roku, natomiast historia Fiata 500L Trekking sięga aż roku 2013. Wtedy Fiat pomyślał o klientach troszkę młodszych niż jego grupa, dotychczasowa grupa docelowa, o klientach aktywnych, no i opracował podniesioną wersję popularnego we Włoszech i nie tylko Fiata 500L, czyli takiego typowego vana miejskiego w odmianie właśnie Trekking. Czym się różni odmiana Trekking od zwykłej 500L-ki? No przede wszystkim różni się tym prześwitem. Duży prześwit, 14,5 cm aż. Nasz Fiat jest zawieszony nad ziemią, a więc możemy tym samochodem rzeczywiście wjechać w jakiś tam trudniejszy teren, wjechać sobie do lasu, wjechać na działkę, choćby nawet i nie ma ryzyka, że uszkodzimy zawieszenie, że zostawimy na jakimś tam pniaku, za przeproszeniem, zderzak. Mamy też takie charakterystyczne plastikowe obudowy dookoła całego nadwozia, więc samochód idealnie nadaje się do użytku miejskiego. Bardzo to dobrze chroni całą karoserię przed jakimikolwiek obiciami. Ktoś uderzy nas drzwiami, no to najpierw napotka na tą plastikową obudowę, zanim uszkodzi nam karoserię. Również na bokach mamy plastikowe, szerokie listwy, które chronią drzwi przed uszkodzeniami. No i cała ta czarna listwa jest pociągnięta zresztą z takimi też szarymi wstawkami dookoła naszego Fiacika. Zobaczmy go sobie z tyłu. Bardzo ładny jest ten Fiacik. Mnie się bardzo podoba pomysł na ten samochód. Coś innego. Ten samochód jest tak kontrowersyjny i dzięki temu nie wszystkim się podoba. I chyba o to chodzi. Jedni są bardzo zachwyceni tym samochodem, inni mówią, że jest brzydki, że jest nieproporcjonalny. Mnie się bardzo podoba, lubię takie samochody. Mnie się na przykład podobał też Fiat Multipla. Kiedyś, nie wiem czy Państwo pamiętacie, był taki paskudny samochód, ale był tak brzydki, że aż był ładny. Był jakiś pomysł na pewno na coś innego. Tak jak wspomniałem, nasz egzemplarz jest z 2017 roku, jest prawie nowy, ma 33 844 km przebiegu. Wyposażony jest w silnik benzynowy z serii T-Jet, czyli turbo doładowana jednostka czterocylindrowa o pojemności 1,4 litra i o mocy 120 koni, a więc dosyć mała moc, niewysilony silnik, to będzie gwarantowało długą żywotność tego silnika. Będzie na pewno długo służył. To wszystko jest połączone z sześciobiegową skrzynią manualną, a więc też i zużycie paliwa, i hałas podczas jazdy jakiejś tam szosowej, autostradowej nie będzie nadmierny i to auto będzie zużywało też jakieś rozsądne ilości paliwa. Dotychczas tutaj z cyklu pewnie mieszanego, no mały przebieg w ciągu niespełna 5 lat, a więc pewnie dużo tutaj było miasta, jest zużycie na poziomie 7,3 litra, więc bardzo, bardzo rozsądnie, jak na w sumie nie takie małe auto. Zajrzyjmy sobie do środka. Proszę spojrzeć, w jakim stanie ten samochód jest i też ile tu jest przestrzeni, jak wygodnie w tym samochodzie się siedzi. Myślę, że i młodzi kierowcy też odnajdą w tym samochodzie coś dla siebie, a jeżeli to będzie to grupa, to typowa grupa docelowa Fiata, czyli osoby w starszym wieku, to również ten samochód przypadnie do gustu, między innymi poprzez bardzo wygodne wsiadanie. Proszę spojrzeć, wsiadamy tak jak na jakimś krzesełku, nie ma tutaj mowy o siedzeniu na podłodze, siedzimy sobie wysoko, jeszcze ten fotel możemy też podnieść wyżej. Fotel pasażera jest regulowany na wysokość, ma też regulację
podparcia lędźwiowego kręgosłupa. No i siedzimy tak jak na krześle przy stole, bardzo wygodnie, dużo miejsca na nogi. Tak, to sobie elektrycznie możemy podpompować to. I wysiadanie również jest bardzo wygodne. Zobaczmy teraz przy tym ustawieniu fotela, ile jest miejsca z tyłu. Bardzo duży aut. To ja może też zajmę miejsce z tyłu, żeby Państwo zobaczyli, jak tu się wsiada. Tu się siedzi jeszcze wyżej niż z przodu. Wyciągnę sobie zagłówek. No, rzeczywiście na działeczkę w sam raz. Do tego tylna kanapa jest przesuwana, czyli możemy powiększyć przestrzeń bagażnika kosztem tutaj przestrzeni dla pasażerów z tyłu. Na przykład, gdy z tyłu mamy za pasażerów wnuczki w wieku kilkuletnim, a więc wtedy nie potrzebujemy tak dużo miejsca na nogi, możemy sobie ten bagażnik powiększyć i wtedy wejdzie więcej skrzynek z pomidorami, z jabłkami, czy z jakimiś innymi smakołykami z działki. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik bardzo obszerny. Taką ma fajną tutaj funkcję, podwójną podłogę. To możemy sobie wyjąć. Pod spodem mamy jeszcze drugie dno. Pod spodem mamy jeszcze zestaw naprawczy do naprawy przebitej opony. I tą półeczkę, którą możemy wyjmować, możemy ją też umieszczać na dowolnym poziomie. Można to zrobić wyżej, czyli coś tutaj możemy coś tutaj przewozić i to nie będzie nam się przesuwać po bagażniku, a tutaj na górze umieścić jakieś na przykład skrzynki z kwiatami na działkę. Zajrzyjmy z drugiej strony do naszego autka. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to jego wykonanie. Ktoś powie, że jest to Fiat, że taka marka byle jaka. No nie do końca się z tym zgodzę. Fiat zawsze robił dobre, małe samochody, w tym był specjalizowany. Pamiętamy przecież z lat 90. legendarnego Fiata Uno. Zresztą ma być teraz nowa odmiana Fiata Uno. Będzie to mały crossover. Bardzo ładny, myślę, że będzie się świetnie sprzedawał. Pamiętamy Fiata Cinquecento z lat 90. Potem Seicento, a więc w tym segmencie małych samochodów Fiat był zawsze mocny. Później 500, na podstawie której powstały te różne wariacje typu 500L, typu 500X. Bardzo dobre materiały, miękkie tworzywa, wszystko jest fajnie spasowane. Bardzo dobra jakościowo tapicerka. Dobra wykładzina podłogowa, która też fajnie się sprząta, nie trzyma się brud czy jakiś piach w tej wykładzinie, uporczywie da się to skutecznie odkurzyć. Tutaj fajnie zabezpieczone progi takimi plastikami, też łatwo to będzie oczyścić, no bo to jest auto do użytku właśnie miejskiego, na działkę, na wakacje, na jakieś wyjazdy weekendowe, a więc dla dzieciaków, dla wnuczków wsiadają tutaj, stają na tym bucikami, bardzo łatwo to można wymyć, bardzo łatwo to można utrzymać w czystości. Również jest podobnie z przodu, też progi szerokie, plastikowe, fajne to jest do sprzątania. Fotel kierowcy, tak jak i fotel pasażera, ma regulację wysokości, ma regulację podparcia lędźwiowego i ma dodatkowo jeszcze tutaj boki obszyte taką skórą ekologiczną i siedzisko i oparcie. Też widzimy tutaj naszywki airbag, a więc są boczne poduszki w siedzeniach. Dużo takich detali. Ten Fiat 500 chwali się tym, że jest tą 500-ką. Wszędzie mamy napis 500 na oparciu fotela, na nawet taki guziczek klips przy, pokażmy może to Państwu, przy lewarku zmiany biegów, jak jest to obszyte skórą. Również tam jest taki malutki guziczek do zapinania tej skórki, na którym też jest napisane 500. Więc ta 500 jest wszędzie pokazywana i Fiat się nią chwali. Z przodu również dobre tworzywa,
cztery elektryczne szyby przy tyłu. Tutaj jest blokada dla wnuczków z tyłu, żeby sobie nie przycięły ręki w szybach. Lusterka elektrycznie sterowane, podgrzewane i również są elektrycznie składane. Zajrzymy sobie jeszcze może pod maskę. Też te koła to też jest znak rozpoznawczy wersji Trekking. Ten wzór felgi był właśnie tylko w tej wersji. Jest zadedykowany tylko do niej. Nie możemy spotkać tego w żadnym innym Fiacie. Proszę spojrzeć na ten lakier. Może pokażmy, Daniel, jakoś tutaj samochód wygląda jakby był nowy, jakby wyjechał dopiero wczoraj z salonu. Samochód jest oczywiście bezszkodowy, bezwypadkowy. Ten lakier na całej karoserii jest fabryczny. No 33 tysiące przebiegu. No, samochód prawie nowy, ale mimo wszystko też ktoś dbał o niego, bo bez dbania ten lakier na pewno by tak nie wyglądał. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, kultura, teleskopy. Maska jest na siłownikach, na dwóch. Nie ma tu jakiejś głupiej oszczędności, że zaoszczędzimy, nie wiem, 20 euro i jakiegoś druta tutaj wstawimy, jak nieraz w droższych modelach konkurencyjnych marek się to stosuje. Mamy dwa teleskopy, maska elegancko jest podpierana. Silnik 1.4 T-Jet, tak jak powiedziałem, turbo doładowany silnik, czterocylindrowy, znana, bardzo dobra, sprawdzona jednostka silnikowa. Nadaje się też do przerobienia na gaz, czyli możemy ten samochód zasilić gazem i dokonać takiej przeróbki i ta jazda będzie wtedy o wiele ekonomiczniejsza, chociaż ten samochód, tak jak powiedziałem na początku nagrania, zużywa w granicach 7 litrów średnio, więc jest to bardzo rozsądny wynik. Samochód miał jednego właściciela, tak jeszcze jeżeli przejdziemy do historii autka, była nim pani, która jeździła nim od nowości. Po zakończonym leasingu wykupiła sobie ten samochód, no i odsprzedała go nam i mamy przyjemność Państwu go zaprezentować. Po naszym zakupie samochód przeszedł standardowy przegląd w naszym serwisie. Zrobiliśmy też wymianę oleju, czyli pełny serwis olejowo-filtrowy jest wykonany. No i założyliśmy do Fiacika nowiusieńkie opony letnie. W komplecie oczywiście dostaniecie też Państwo opony zimowe, na których go nabyliśmy. Maska jest zamknięta. To co, zapraszamy do środka. Pokażemy Państwu, jak ten samochód wygląda w środku. Uruchomię silnik. Pięknie logo Fiata się nam wyświetla. Tutaj logo 500 również wyświetla się na tym monitorze centralnym. Chciałbym pokazać Państwu, jak ten samochód, tak, proszę zobaczyć na średnie spalanie, 7,3, średnia prędkość 51 na godzinę, a więc typowo ruch miejski. Fajnie są zrobione zegary, pokażmy jeszcze raz na ten wyświetlacz. Mamy tutaj klasyczne takie wskaźniki prędkości i obrotów, natomiast to wszystko jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy. Na tym wyświetlaczu możemy sobie oglądać wskazania radiowe, możemy sobie widzieć komputer pokładowy, możemy obsługiwać telefon. Bardzo ładnie to jest zrobione. Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą. Po prawej stronie mamy zespół przycisków do obsługi tempomatu, po lewej stronie do obsługi radia, głośności, do obsługi telefonu i do obsługi głosowej, bo nasz Fiat ma też obsługę głosową, możemy do niego mówić i możemy pewne funkcje obsługiwać głosem. Okay. 6 biegów, to też Państwu chyba przekazywałem, bardzo dobrze, że jest 6 biegów. Będzie cicho i będzie ekonomicznie podczas jazdy miejskiej. Na konsoli centralnej mamy taki przycisk z kierownicą. To jest taka funkcja City. We wszystkich Fiatach ze wspomaganiem kierownicy, nawet we Fiatach Panda drugiej generacji, czyli tych takich kanciastych, nie tych pierwszych z lat 80., tylko takich tych, powiedzmy, aktualnych, też już ta funkcja występowała. Czyli po włączeniu tej funkcji kierownica obraca się jednym palcem, bardzo lekko działa.
Natomiast w czasie jazdy jakiejś tam szosowej możemy sobie to wyłączyć, wtedy wspomaganie wspomaga nieco mniej, mamy większe wyczucie naszego samochodu. To są przyciski od regulacji wysokości reflektorów. Tutaj mamy klawisz od włączania świateł przeciwdzielnych, przednich i tylnych. Mamy w naszym Fiacie oczywiście klimatyzację, mamy wejścia AUX, USB i 12-woltowe. I mamy tutaj takie ciekawe pokrętełko, które też jest dedykowane tylko, albo w które jest wyposażone tylko Fiat 500L Trekking, czyli system Traction Plus. Fiat go opracował. Jest to system pomagający naszym Fiatem jeździć w jakimś tam umiarkowanym terenie. Oczywiście nie jest to żaden napęd na cztery koła, natomiast jest to system opierający się na czujnikach ABS-u, na systemie kontroli trakcji, odpowiednie algorytmy, które przeliczają jakieś uślizgi, momenty obrotowe kół i sterują sterują przyczepnością, tak żebyśmy mogli bezpiecznie wjechać pod jakiś tam pod jakąś górkę, czy zjechać też z górki, która jest na przykład zaśnieżona, która jest mokra, tak żeby się nie ześlizgnąć z tego wzniesienia, tylko żeby pokonać je, troszeczkę się przesuniemy, pokonać je bezpiecznie. Ja może pokażę, jak to wygląda. Przełączamy sobie to. Gravity Control, czyli tutaj mamy kontrolę zjazdu, czyli zjeżdżamy z jakiegoś wzniesienia. Jest ryzyko, że samochód może się po przyhamowaniu ześlizgnąć z tego wzniesienia. Włączamy sobie to. Samochód ogranicza prędkość tam do kilku kilometrów na godzinę i dba o to, żebyśmy mieli zachowaną kierowalność, czyli nie dojdzie do zablokowania kół. Możemy cały czas hamować silnikiem i sterować kołami. Drugie ustawienie to jest Traction Plus, czyli to jest, już pokażę jeszcze raz, to było normal, Traction Plus. Pod górę, czyli wyjazd pod górkę. Znowu kontrola trakcji będzie tak dobierać moment obrotowy, tak sterować hamulcami, kontrolą trakcji, żebyśmy mogli pod wzniesienie jakieś tam zaśnieżone czy ze słabą przyczepnością bezpiecznie podjechać. I jest trzecie ustawienie normal, czyli do normalnej, klasycznej jazdy po normalnych drogach. To jest oczywiście ustawienie domyślne, czyli po uruchomieniu silnika domyślnie mamy włączone ustawienie normal. Bardzo podoba mi się też w tym Fiacie ten ekran dotykowy, jest zrobiony z dobrego tworzywa, które nie zostawia odcisków palców. Możemy to spokojnie dotykać i no nie ma nic, żadnych śladów. Da się to zrobić? Da się. Nie podobają mi się te ekrany na przykład w nowych Mercedesach, w nowych Audi. Wszędzie mamy dotykowe tablety. Każde dotknięcie palcem pozostawia ślad. Trzeba ciągle mieć jakąś szmatkę, wycierać. Natomiast tutaj jest to idealne. Wystarczy tylko przetrzeć jakąś tam mikrofibrą, tak żeby nie było kurzu, ale żadnych odcisków palców tutaj nie mamy. Co możemy sobie na tym ekranie dotykowym zobaczyć? Mamy ustawienie radia, mamy też tuner cyfrowy DAB, o czym warto wspomnieć, czyli możemy odsłuchiwać sobie jakieś stacji radiowych cyfrowych. Mamy obsługę mediów, czyli źródła dźwięku, jakiś Bluetooth, USB, AUX. Mamy obsługę telefonu, mamy obsługę aplikacji. Spójrzmy, co to są za aplikacje. Eco Drive. Mamy aplikacje na przykład do ekologicznej jazdy. Zbieramy sobie jakieś punkty za przyspieszanie, zwalnianie, za prędkość, za płynność zmiany biegów. Mamy aplikację, jakąś Facebook, jakiś Reuters, czyli pewnie to się uruchomi, gdy udostępnimy sobie internet z naszego telefonu, gdy sparujemy nasz telefon z samochodem. Mamy audio, ustawienia dźwięku, mamy equalizer. Co też jest wyjątkowego w Fiacie 500, jeśli chodzi o audio, to system nagłośnienia Audio Beats, tak to się nazywa. Jest to opracowane właśnie dla tego modelu i tylko w tym modelu. Cała moc zestawu muzycznego to 520 W. Bardzo dobrze to gra. Ponoć przy opracowywaniu tego nagłośnienia brał udział jakiś słynny raper.
No i może pokażemy, jak to działa. Włączmy sobie jakąś muzyczkę. Trzeba przyznać, że naprawdę daje radę. Bardzo ładnie gra. Zobaczmy inną muzykę. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze jest to opracowane. Ustawienia ogólne, komputerek pokładowy. Fajna rzecz, bardzo dobra, szerokokątna kamera cofania. Pokażmy, jak ona działa z takimi liniami pomocniczymi do parkowania, czyli widzimy, w którą stronę nasz samochód zmierza podczas cofania. Oczywiście mamy też czujniczki parkowania z tyłu. Cała deska rozdzielcza zresztą jest bardzo ładna, mięciutkie, miłe tworzywa, wszystko dobrze spasowane, nic nie trzeszczy, nie skrzypi pod naciskiem dłoni. Tutaj też dumny napis 500, pod spodem taki gustowny, chromowany. Oczywiście to jest plastikowe, przycisk do otwierania schowka. Schowek jest klimatyzowany, wyłożony taką gumą, która powoduje, że to, co tam włożymy, nie będzie nam hałasować. Tutaj też jest wyłożony gumą jakaś półka na jakiś telefon. Pod spodem kolejny schowek, znowu też z takim chromowanym, srebrnym, ładnym przyciskiem. Zresztą te chromowane dodatki mają powtórzenie też tutaj wokół ekranu, wokół kratek nawiewu, klamki też są zrobione z podobnego tworzywa. Wszystko to tworzy ładną całość, ładnie wygląda, cieszy oko. No to co, zapinamy pasy, zapraszam na krótką jazdę próbną. Czy pan operator jest gotowy, zapięty? Tak? No to jedziemy. Wracamy z działki. Nie mamy pomidorków, nie mamy ogórków, nie mamy truskawek, ale byliśmy tutaj w celu pokazania państwu tego filmu. Ja tak się śmieję z tej działki, ale rzeczywiście osobom w wieku działkowym ten samochód na pewno przypadnie do gustu. Natomiast mnie też się podoba. Myślę, że mniej młodsze osoby też mogą się tym samochodem zainteresować. Jest to samochód z cyklu samochód za rozsądną cenę, z niedużym przebiegiem, z fajnym, sprawdzonym, bezawaryjnym silnikiem benzynowym, z dużym bagażnikiem i z ogromną ilością miejsca w kabinie, więc cała rodzinka spokojnie się zapakuje. Również bagażnik też pozwoli na to, że wyjedziemy nim gdzieś na wakacje i możemy wygodnie przejechać kilkaset kilometrów. Jak się jedzie tym samochodem? Fajnie się siedzi. Wysoka pozycja za kierownicą może mi niespecjalnie odpowiada. Ja wolę samochody jednak, w których się siedzi niżej. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że komuś się to podoba. Na pewno dobra jest widoczność. Kabina jest pięknie przeszklona. Nie mamy tutaj tych słupków wypełnionych, tylko są przeszklone, a więc siedzimy sobie jak w jakimś tam akwarium. Nie ma tego martwego pola. Widzimy dookoła duża powierzchnia szyb, więc to powoduje, że będziemy się czuć bezpiecznie. Wysoki prześwit, czyli jakiś dojazd do jakiegoś krawężnika, czyli typowo ruch miejski, też jak najbardziej nasz Fiacik się do tego nadaje. Bardzo dobrze się nim pokonuje nierówności. W tej chwili przejechałem po takiej wysepce z kostki brukowej i jest komfortowo. Nadwozie nie wpada w jakieś wibracje. To, na co zwróciłem uwagę, to bardzo dobrze działająca skrzynia biegów. Tak typowo nie po fiatowsku, bo Fiat nigdy nie słynął z jakichś super precyzyjnych, wyczynowych, szybkich skrzyń biegów. Natomiast tutaj jest to zrobione bardzo dobrze. Biegi wchodzą na swoje miejsce z takim fajnym, lekkim oporem. Takie typowe, jak ja to mówię, kliknięcia. Da się te biegi zmieniać szybko. Bardzo poręczna gałka, fajnie się ją trzyma w dłoni.
Bardzo dobrze działa sprzęgło, czyli da się tym samochodem płynnie ruszać, płynnie zmieniać biegi bez tak zwanego kangurowania, szarpania. Teraz jedziemy po kostce brukowej i jest cicho, nadwozie nie wpada w żadne wibracje, do naszych uszu nie dochodzi żaden hałas z zawieszenia. Jedziemy dalej. Proszę zobaczyć na biegi. Klik, klik. Wchodzi trójeczka, czwóreczka. Lekko, z takim wyraźnym, minimalnym, delikatnie zaakcentowanym oporem, tak żebyśmy czuli, że ten bieg wskakuje na swoje miejsce, żeby też nie było to odczucie, że ruszamy jakimś kijem w maserniczce, tylko rzeczywiście te biegi nam wchodzą. Jest klik, 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 klik i bardzo dobrze to działa. Dwójka. Silnik dosyć żwawy, reaguje na gaz bez opóźnienia, no ale to właśnie dzięki turbosprężarce. To, że ona tutaj jest, to powoduje, że ten samochód chętnie jedzie. Bardzo przyjemny jest ten Fiacik. Mam nadzieję, że Państwu też się spodobał. Proszę się nie obrazić za te nazywanie samochód na działkę. Tak mi się skojarzy. Oczywiście to jest wszystko w formie żartobliwej. Samochód dla każdego. Natomiast na pewno na działkę też się nadaje. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze. Proszę o jakieś sugestie, jeżeli chcielibyście Państwo coś więcej zobaczyć w tych filmach, prezentacji naszych prawdziwych samochodów. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany naszym Fiatem, to zachęcam do kontaktu. Pod filmem znajdziecie Państwo link do naszej oferty. No i widzimy się w kolejnych nagraniach, także kłaniam się nisko i do widzenia.